26 września oficjalnie zainaugurowano sezon kulturalny Chorzowskiego Centrum Kultury. Placówka przez cały rok oferuje mieszkańcom Chorzowa i regionu wydarzenia kulturalne z najwyższej półki. Jedno z najbliższych wydarzeń w dużej skali to spektakl Skazana na bluesa. Z tego co się orientuję i chyba się nie mylę, jest to jedyny wyjazdowy spektakl Teatru Śląskiego imieniem Stanisława Wyspiańskiego z tych największych nazwisk, największych twórców, największych aktorów, największych artystów. Pojawi się u nas nazwisko, pojawi się osobiście znakomita aktorka filmowa, szczególnie kina niemieckiego, a chorzowianka urodzona w Starym Chorzowie w 1943 roku, Hanna Szygula. Gościć ją będziemy osobiście 19 października, jej obecność, dokumentalny film o niej i prelekcja profesora Andrzeja Gwoździa zainauguruje cały cykl filmów o tej wspaniałej artystce. Oczywiście mamy przed sobą wiele wydarzeń teatralnych w ramach Chorzowskiej Akademii Teatralnej i tutaj głównie chciałbym zainteresować Państwa spektaklami, które są luźne, swobodne, to powtórzyć komedie. Jest klasyka, jest Zemsta Wrocławskiego Teatru Komedia, jest Andropauza, jest Menopauza, jest Old Love, Była Uślanka w Ciemno. Tam grają artyści znakomici, znani z seriali, znani ze srebrnego ekranu. Musiałbym mieć dużo czasu, żeby ich wszystkich wymieniać. Są to nazwiska znakomite i popularne. W trakcie inauguracji wystawiono spektakl Dobrze, że tu jesteś w wykonaniu Polskiego Teatru Tańca. Wspaniała premiera dla wspaniałej publiczności, bo tak widzę właśnie tutaj śląską publiczność w ogóle, dla odbiorcy, który, no mam nadzieję, będzie z nami współgrał i właśnie w wyobraźni narodzą się różne skojarzenia, dlatego że w Teatrze Tańca nie możemy mówić, o czym to jest. To jest o tym, co każdy z Państwa, z widzów będzie czuł, myślał i widział. Super spektakl Teatru Tańca. Myślę, że to też będzie wielkie przeżycie, ale takich wydarzeń będzie bardzo, bardzo wiele w tym roku. W swojej długiej historii budynek pełnił różne funkcje. Przed otwarciem Chorzowskiego Centrum Kultury w 2008 roku znajdował się tu sklep meblowy. Bardzo dobrze się stało, że dzięki temu mamy dzisiaj taką instytucję jak Chorzowskie Centrum Kultury, które dla mieszkańców jest czymś wyjątkowym zapewne, bo widzimy, ile osób korzysta, ile osób przychodzi na różnego rodzaju spektakle i wydarzenia. Do zapoznania się z ofertą Chorzowskiego Centrum Kultury zapraszamy na stronę www.hck.pl.